Prawie 60 suwalczan spośród około 400, którzy złożyli wnioski o wykup mieszkania komunalnego, chce jeszcze w tym roku sfinalizować transakcję. To pierwsze realne dane dotyczące zainteresowania mieszkańców miasta możliwością pozyskania na własność mieszkania, którego do tej pory byli najemcą. Miasto wykonało już 183 operaty szacunkowe i skierowało 68 zawiadomień do najemców o warunkach wykupu. 58 odpowiedzi mamy pozytywnych, czyli duża liczba osób zainteresowana jest wykupem mieszkania po uzyskaniu informacji, ile takie mieszkanie będzie kosztowało. Ceny mieszkań w zależności od metrażu i lokalizacji wahają się w przedziale od 2800 do 3300 zł za metr. Od wyceny jest naliczana bonifikata. Przy takich cenach można nabyć metr kwadratowy mieszkania za 1000 zł. No bo bonifikata ta maksymalna wynosi 65%, czyli za 1/3 wartości. To jeżeli mieszkanie wycenione jest za metr kwadratowy około 3000 zł, no to 1000 zł w tych granicach. Miasto zakłada, że być może nawet w tym roku uda się sprzedać 200 mieszkań. Podstawowym warunkiem, który uprawnia do wykupu mieszkania, jest co najmniej 10-letni okres najmu. Ostatnią decyzją radnych Rady Miejskiej do tego stażu można też zaliczyć okres zamiany mieszkania na inne. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z tą ofertą i do skorzystania, bo po prostu można taniej mieć konkretny majątek. Będzie więcej zieleni w Suwałkach. Mowa o nowym parku, kwietnej łące i zmianie koncepcji zagospodarowania bulwarów nad Czarną Hańczą. Nowy park w mieście ma powstać u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej, na osiedlu Północ. Lada miesiąc będzie ogłoszony konkurs architektoniczny, gdzie wpłyną oferty mówiące, w jaki sposób zagospodarować. Mamy tę działkę ponad 2-hektarową. Kolejna przestrzeń, która wymaga uporządkowania, to teren u zbiegu ulic Armii Krajowej i Reja przy rondzie ofiar obławy augustowskiej. Tam póki co we wrześniu będzie założona łąka kwietna. Nie zdążyliśmy tego właściwie zrobić teraz wiosną, ale pojawiają się takie głosy, żeby tam to powstało. Trzecim pomysłem na powiększenie terenów zielonych w mieście jest zmiana sposobu zagospodarowania suwalskich bulwarów. Pierwotnie przy Czarnej Hańczy miały powstać również tereny do uprawiania sportu. Teraz będzie inaczej. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tego robić, że trzeba więcej właśnie drzew nasadzić, krzewów i tak dalej, żeby to była taka przestrzeń, gdzie właśnie tej zieleni będzie maksymalnie dużo, a nie tworzyć właśnie kolejnych miejsc do chociażby grania w piłkę.